Proszę Państwa, Dmitruk, no to radosny człowiek, no to cóż, bądźmy i my radośni, prawda? Z dziecięcym usposobieniem. Naszej młodzieżówki oczywiście obserwuj to, co się dzieje, Tomku. Czy wiemy
już, w jakim składzie zagra nasza reprezentacja seniorska dzisiaj wieczorem o 20:45 z Portugalią. Tak, już dotarły te składy. W bramce Szczęsny, w obronie Kędziora, Ciomek, Betarek, Pereszyński. Pomoc to Klich, Krychowiak, Zieliński. Na skrzydłach Pratkowski i Grosicki. A w ataku dostanie szansę. Zgodnie z tym, czego można się było spodziewać, Arkadiusz Milik na pozycji numer 9, a więc na tej pozycji, na której zbyt często nie ma okazji występować nasz napastnik, ale pod nieobecność Roberta Lewandowskiego dostał szansę. No i zobaczymy, co dzisiaj zaprezentuje. Tomku, posłuchajmy w takim razie rozmowy z byłym bramkarzem reprezentacji Polski Adamem Matyskiem. Rozmowy, którą przeprowadził Piotr Dąbrowski. Matysek przyznaje, że polski zespół czeka dzisiaj wieczorem bardzo trudne zadanie. To są ciężkie momenty dla trenera Brzęczka, który jakby... Nie bardzo. Reprezentacji wiadomo, że nie można wiesz, wyczynać. Tam jeszcze można wymieniać 2-3 nazwiska, które nie są do dyspozycji. Takie ciężkie zadanie. Ciężkie zadanie. Jest to duży problem. Gramy w eksperymentalnym ustawieniu. Ci, którzy do tej pory grali, nie do końca spełniają oczekiwania reprezentanta Polski. Jest to ciężki okres, nie ulega wątpliwości. I tutaj liczymy na szybkie odbudowanie tej reprezentacji, ale te ostatnie mecze jakby potwierdziły, że jest to bardzo ciężki okres i ciężka ocena. Też oczywiście nieprzychylna ocena, jeżeli chodzi o wyniki reprezentacji, jak i o samą grę. Paradoksalnie bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny powiedział, że jeżeli chodzi o samą grę, to nie wygląda aż tak źle. Decydują detale, wiadomo, na najwyższym poziomie zawsze decydują detale, jak wygląda dzisiaj gra reprezentacji Polski. Brzęczek obejmował za reprezentację, zdawał sobie sprawę, co go czeka i też próbował swojego systemu. Sam, jak stwierdził, nie do końca się sprawdził, bo to nie ulega wątpliwości, wszyscy to widzieli. Czyli musimy wrócić do tego starego systemu. Wróciliśmy z towarzyskim spotkaniu z Czechami. Nie wyglądało to znowu za ciekawie, ale gdyby Klich strzelił w 5 minucie po fajnej akcji Grosickiego... Gdyby przecież... Lewandowskiemu nie przeszkodziła ta kępka trawy. Ale tak to jest, jeżeli masz jakiś problem, jeżeli jest problem drużyny, masz sytuację, stwarzasz sobie tę sytuację... Także proszę Państwa, więcej sportu. Więcej sportu, szarych komórek, żeby człowiek myślał, no ale jednocześnie był sprawiedliwy, bo teraz dużo afer wyszło związanych z bankami, związanych z firmami pożyczkowymi, z mafiami reprywatyzacyjnymi. Bardzo dużo ciekawych rzeczy wyszło na jaw. Naszej młodzieżówki. To spotkanie ogląda Tomasz Kowalczyk. Tomku, jaki wynik?
86. minuta spotkania. Polska cały czas prowadzi z Portugalią 3-1 w Chaves. No i zobaczymy, czy utrzymamy to prowadzenie. Przypominamy, że Portugalia musi strzelić się 2 gole, żeby doprowadzić tutaj do takiej sytuacji, że to ona awansuje na przyszłoroczne finały Mistrzostw Europy, ale na razie się na to nie zanosi. Brakuje sytuacji, chociaż teraz groźne dośrodkowanie w nasze pole karne. Wysoko nam skacze jednak Bielik. Wybita piłka za 16. No i spróbujemy kontry po lewej stronie. Była tam szansa. Dawid Kownacki, no ale już nie daje rady, bo przemęczony, zmęczony tym spotkaniem oddał piłkę tylko gdzieś do przodu. A zatem na 4 minuty przed końcem Polska prowadzi 3-1. Dziękujemy bardzo. Wynik tego meczu, meczu młodzieżówki w serwisie sportowym o 21.30. Więcej szczegółów w kronice sportowej 22.34. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na Świat w powiększeniu. Jest skromniejszy niż zapowiadał prezydent Emmanuel Macron, ale stoi za nim już nie tylko Francja, ale także Niemcy. Projekt budżetu dla Eurolandu, bo o nim mowa, został przedstawiony wczoraj w Brukseli przez ministrów finansów obu krajów. Jakie są szanse, że kiedyś rzeczywiście powstanie? W studiu Michał Kędzierski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. To co zostało z tej propozycji dużego, odrębnego budżetu dla strefy euro? Zostało faktycznie niewiele, szczególnie jeśli porównamy ten projekt, który został przedstawiony wczoraj w Brukseli, z tym, co Emmanuel Macron przedstawił w czasie swojej kampanii wyborczej wiosną 2017 roku. Wspomnijmy może krótko, że wizji Macrona ten budżet strefy euro miał wynosić około kilka procent PKB kraju strefy euro. Wygląda na to, że będzie to o wiele poniżej 1%, mówi się o kilku promilach, o około 10 miliardach euro. Miał to być w końcu budżet, który miałby spełniać cele takie jak w krajach strefy euro, zapewnianie stabilizacji w czasie kryzysów finansowych, zwiększanie konwergencji, zmniejszenie tych różnic między gospodarkami krajów strefy euro, czy w końcu zwiększanie konkurencyjności na globalnych rynkach krajów strefy euro. Wygląda na to, że z tych wielkich planów Macrona, z którymi szedł do wyborów w 2017 roku, zostało tak naprawdę tylko tyle, że ten budżet będzie wspierał inwestycje, głównie inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w badania i rozwój. Ale tego chyba też niejako wymagał kompromis z Niemcami, tak żeby Berlin mógł również poprzeć projekt wspólnego budżetu. Porozmawiajmy o odbiorze wśród pozostałych krajów 19 strefy euro, bo tutaj odbiór był dość mieszany. No nie jest tajemnicą, że Holandia jest jednym z tych krajów, które jest bardzo sceptyczny wobec tego projektu. Tak, ten opór krajów, szczególnie północy Unii Europejskiej, uformował się bardzo wcześnie i już w zeszłym roku. Pamiętamy, że jesienią 2017 roku powstał taki list ministrów finansów krajów Beneluxu, krajów skandynawskich, a także krajów bałtyckich przeciw reformom proponowanym przez Macrona, stawiający właśnie raczej na dotrzymywanie dyscypliny fiskalnej, na prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej, a nie na tworzenie dodatkowych transferów z krajów bogatszych, z krajów, które cieszą się dobrą kondycją finansową, do krajów południa Europy, które niestety borykają się z wieloma problemami, głównie z wysokim zadłużeniem. Ale to była opozycja wobec tego planu jeszcze snutego przez Emmanuela Macrona. Jakie są szanse, że ten obecny projekt uszczuplonego, skromniejszego budżetu dla strefy euro zostanie zaakceptowany przez resztę krajów Eurolandu? Tak, ponieważ ten projekt jest faktycznie dużo skromniejszy, wygląda na to, że jest na pewno są większe szanse do tego, że zostanie przyjęty. Z przecieków ze spotkania ministrów finansów Eurolandu wynika, że są faktycznie na to szanse, że w najbliższych tygodniach będą dopinane szczegóły, zanim w połowie grudnia na szczycie krajów Eurolandu zapadną pierwsze decyzje w tej sprawie. Do dogadania są szczegóły, bo ta propozycja pozostawia wiele pytań otwartych, między innymi właśnie kwestia wysokości tego budżetu, skąd pochodzić mają pieniądze, a także
jak mają wyglądać kontrole nad wydatkowaniem tych pieniędzy i na co tak naprawdę mają one iść. Te wszystkie tak naprawdę najważniejsze pytania wciąż nie zostały jeszcze wyjaśnione i w toku negocjacji z tymi krajami, które de facto będą wykładać pieniądze na te wszystkie cele, które formułował Macron, musi to wszystko zostać wyjaśnione. I jeśli nie będzie, jeśli te kwestie zostaną wyjaśnione na korzyść krajów północy, ta propozycja może będzie jeszcze bardziej uszczuplona na końcu niż to jest w tym momencie. Ale ciekawa też jest zasada, która pojawiła się w tym ostatnim projekcie, mówiąca o tym, że środki trafiałyby do krajów przestrzegających unijnych zasad dotyczących długu publicznego i deficytu. I tutaj z kolei pojawił się opór z kraju południa, czyli z Włoch, które jak wiadomo toczą spór o budżet z Komisją Europejską. Tak, zresztą Włochy nie są jedynym krajem, który ma problem z utrzymaniem zasad fiskalnych, które Unia Europejska wprowadziła parę lat temu, czyli m.in. 3% PKB, jeśli chodzi o dług publiczny. Tu także Francuzi mają z tym problem, także Niemcy mają z tym problem i wiele innych krajów. Czy ta zasada zostanie utrzymana? Wydaje mi się, że nie. Tu raczej te propozycje muszą iść w tym kierunku, żeby zostawać pewne furtki do tego, żeby każdy kraj strefy euro mógł na koniec końców z tych pieniędzy skorzystać. Zwłaszcza, że w wizji Macrona to właśnie kraje południa Europy miały korzystać z tych dodatkowych instrumentów finansowych w Eurolandzie. Że to nie Niemcy, nie Holandia, tylko właśnie Włochy, Grecja czy Hiszpania w razie problemów, żeby miały dodatkowy instrument finansowy, żeby wyrównywać jak dysproporcje w konkurencyjności, zwłaszcza z najbardziej konkurencyjną w Unii Europejskiej gospodarką niemiecką. To jeszcze króciutko na koniec, co ten budżet, ten projekt budżetu oznacza dla Polski? Na razie jeszcze niewiele, natomiast najważniejsze dla nas jest to, żeby ten budżet pozostawał w ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej, tego najbliższego na lata 2021-2027. I żeby był maksymalnie najszczuplejszy, bowiem wiadomo, że kraje północy Europy nie będą chciały dodatkowych środków przeznaczać na ten cel, raczej wyznaczyć ze swojej składki pewną część na budżet strefy euro. Michał Kędzierski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, dziękuję bardzo za rozmowę. A my, proszę Państwa, jeszcze na koniec przenosimy się do Gruzji. Tam pozarządowa organizacja HumanDoc pomaga kobietom ofiarom przemocy. Wszystko w ramach projektu współfinansowanego przez polską pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I o nim właśnie teraz. To jeden z pierwszych programów społecznych dotykając tego problemu. Wolontariusze i pracownicy organizacji społecznych muszą tłumaczyć, na czym polega przemoc domowa i niemal wyszukiwać jej ofiary. Jedną z takich organizacji wspomaganych przez polską pomoc rozwojową odwiedził nasz reporter Ernest Zozuń. To biuro organizacji Merkury w Zugdidi, miasteczku w zachodniej Gruzji. Choć się, że to biuro, to trudno powiedzieć. W jednym kącie nauka obsługi komputera. Uczymy się obsługi komputera, podstaw Windowsa i Excela. Tu jest prezentacja, a ja im podpowiadam co, jak i do czego. A w drugim kącie... Klub angielskiego dla dzieci. Dziennie do tu przewija się jakieś 35 osób. Jedne to te, które znalazły u nas pomoc, inne to te, które pomocy szukają. Stowarzyszenie Merkury takiej pomocy udziela na różne sposoby. Kobietom, które są ofiarami przemocy domowej. Jedna kobieta potrzebuje po prostu tak się wygadać. Inna potrzebuje dachu nad głową i skierowania do schroniska. Inna potrzebuje konsultacji lekarskiej, inna prawniczej. Jeszcze inna potrzebuje psychologa. Niektóre potrzebują wszystkiego od razu. Z dziećmi przychodzą, no a niektóre, którym już się udało pomóc, przychodzą powiedzieć, co tam u nich. Tak po prostu nas odwiedzają. Czasem pytanie, dlaczego pani tu przyszła, jest najtrudniejszym pytaniem, na jakie trzeba odpowiedzieć. Czasem odpowiedź na to pytanie jest sposobem na wyrzucenie z siebie całej biedy. Ja rozeszłam się z mężem. No on mnie po prostu zostawił z dwojgiem dzieci. Zdradzał mnie. Przemoc też była.
Musiałam wrócić do rodziców, ale oni przyjęli mnie niechętnie. Ojciec cały czas mówił, że powinnam się wynosić, powinnam pilnować męża. No u nas w Gruzji tak jest. Taka jest powinność kobiety, że nie może odejść od męża. Ojciec mi któregoś dnia powiedział, ty powinnaś przy nim umrzeć. Każda z nich, jak przychodzi, to opowiada swoją historię. I na kogo akurat trafi, ten wysłucha. Irina, pokaż się. Ona przyszła do nas, bo musiała uciekać z dziećmi od męża. I skończyła kurs księgowej, znalazła mieszkanie, pracę i to na dodatek w Tbilisi. W ramach tej pomocy polska organizacja pozarządowa HumanDoc pomaga Merkuremu w realizacji programów edukacyjnych i pomogła w urządzeniu schroniska dla kobiet. Oj, u nas w kuchni na razie spokój, jeszcze dzieci nie przyszły ze szkoły. Tu już mam dla nich obiad, opowiada mi Irma, która schroniskiem dowodzi. O, tu jest dzisiejsze menu. Rano był chleb, herbata lub kawa, kasza i mięso. Na obiad będą serdelki i smażone kartofle, surówka. Będzie też deser, bubliki z dżemem. O, dzieci już przyszły. Ten to się dobrze uczy, a ten to jest trochę niegrzeczny. To schronisko to jest najczęściej pierwszy krok, bo one bardzo często po prostu nie mają dachu nad głową, a później jakoś idzie. Dalej kursy, praca, mieszkanie. I znów skrzypnęła klamka i drzwi się otwierają. I kolejna osoba wchodzi do Merkurego. To kolejna kobieta, której udało się pomóc. Przyszła pochwalić się sukcesami. A jeszcze kilka miesięcy temu nie wierzyła, że w jej życiu jakieś sukcesy w ogóle będą. To była relacja Ernesta Zazunia i nią kończymy Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Reklama. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. Jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o cyrulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ja w sprawie floty dla mojej firmy. Dobrze trafiłem? Do Skody. Idealnie. Pan pozwoli, że zdejmę miarę i przyjmę perfekcyjny. Pośrednim wsparciem od doradcy, polityką flotową dedykowaną Pana firmie i telematyką dopasowaną do Pańskiego biznesu. Wykorzystaj szyty na miarę pakiet usług flotowych Skoda Business Expert dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na businessexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lodne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Kuchni. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymiarku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Po reklamie. Polskie Radio 24 zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Trzy kwadranse dzielą nas od ostatniego meczu. Sprawie zapłaty, co już tam zostało zaściągowane. Spotkanie z Portugalią. Za nami wysłuchanie Polski w Europarlamencie. Debata dotyczyła praworządności i zmian w reformie sądownictwa. Wzrasta produkcja przemysłowa. 798, 532, 735. Zapraszam, znamy skład polskiej reprezentacji w piłce nożnej na mecz z Portugalią. To ostatnie spotkanie grupy trzeciej poziomu A Ligi Narodów. Bramki będzie bronił Wojciech Szczęsny. W obronie zagrają Tomasz Kędziora, Tiago Cionek, Jan Bednarek i Bartosz Wereszyński. 798, 532, 735. Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Grosz.
Rosicki i Piotr Zieliński. Jedynym napastnikiem będzie Arkadiusz Milik. Początek spotkania już za niespełna 45 minut. Tymczasem piłkarze polskiej młodzieżówki po wyjazdowym zwycięstwie nad Portugalią 58-03-17-00-170. W Brukseli zakończyło się wysłuchanie Polski na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Kilkugodzinna debata dotyczyła praworządności i zmian w reformie sądownictwa w naszym kraju. Odbyło się bez obecności przedstawicieli polskiego rządu. Nie skorzystał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Nie wyznaczył też swojego zastępcy. Komisja wysłuchała m.in. opinii polskiego rzecznika praw obywatelskich. Polskiego rządu broniła na posiedzeniu część europosłów. Na zarzuty o zagrożeniu dla praworządności odpowiadała europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Obecnie sytuacja w Polsce ma się naprawdę bardzo dobrze. To za rządów na szczęście minionych koalicji Platformy i PSL-u byli sędziowie na telefon. To przedstawiciele tamtego rządu, panie komisarzu, poprzedniego rządu, mówili, że polskie państwo istnieje tylko teoretycznie. Reforma sądownictwa i praworządność w Polsce będą tematem najbliższego spotkania ministrów do spraw europejskich, które odbędzie się 11 grudnia. Dyskusja będzie odbędzie się w ramach procedury związanej z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Poinformował o tym wieczorem przedstawiciel dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europy. Nasza prezydencja traktuje tę sprawę bardzo poważnie, dlatego kierowała i nadal kieruje dyskusję na posiedzenia Rady do spraw ogólnych przy pełnym poszanowaniu procedury przewidzianej w artykule 7. Równocześnie mamy nadzieję, że dialog między Komisją Europejską a Polską będzie owocny. Do sprawy odnieśli się również przedstawiciele dyplomacji rumuńskiej. Rumunia bowiem przejmie prezydencję w Radzie Europejskiej od 1 stycznia. Zapowiedzieli, że ich kraj również sprawy artykułu 7 wobec Polski będzie traktował bardzo poważnie, że będzie wspierał dialog w tej sprawie. Minister obrony podkreślił kwotę szczególnej na to, że utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to wzmocnienie obronne na wschodniej flance. Mariusz Błaszczak mówił o tym podczas spotkania w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem. Szef MONU poinformował, że sekretarz ma w tej kwestii podobne zdanie. Ze zrozumieniem odnosi się sekretarz generalny do tego, że poszczególne państwa są skoncentrowane. Numery to one są nietylne, to jest, że jesteście nie zaksięgą. Ale tam wie pan, co pozwoliło mi się na adresie, na e-mailu informacje bezpośrednio z banku o spłacie. Pan musi być raczej zaksięgowany, czy taka informacja? Na e-mailu. NATO wzmacnia zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Minister Błaszczak zaznaczał w rozmowie z szefem sojuszu, że Polska nadal będzie budować swoje zdolności obronne i przeznaczać wymagane przez kwaterę główną pieniądze na obronność. Poselski projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej dziękuję bardzo. Dziś pracowały nad nim sejmowe komisje spraw zagranicznych oraz ustawodawcza. Chodzi o nowelę wygaszającą zatrudnienie w MSZ-cie i podległych mu instytucjach współpracowników organów bezpieczeństwa z lat 1944-90. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w resorcie i polskich placówkach dyplomatycznych oraz w jednostkach nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych będą musieli złożyć oświadczenia lustracyjne. Posłanka PiS-u Małgorzata Gosiewska tłumaczyła, że nowela przygotowana przez jej klub nie powinna budzić kontrowersji. Przez lata oczekiwana zmiana, która już dawno powinna nastąpić, zmiana, która już w tej chwili nie obejmie zbyt wielu osób. Według informacji MSZ-u to może dotyczyć około 100 osób. Niemniej jednak dla czystości sprawy obrazu MSZ-u, jego pracy, te zmiany powinniśmy przeprowadzić. Za skierowaniem projektu do drugiego czytania głosowało 26 posłów połączonych komisji, 3 było przeciw. Polskie firmy wyprodukowały w październiku więcej niż przed rokiem. Wzrost produkcji przemysłowej w tym miesiącu w ujęciu rocznym wyniósł 7,4%. Proszę bardzo, jak nikt nie popędza, to i więcej, i lepiej. Milenium Grzegorz Maliszewski uważa, że dane o produkcji są bardzo dobre. Nieco lepsze od oczekiwań dane to jest efekt czynnika kalendarzowego i statystycznego, ponieważ eliminując wpływ czynników sezonowych, produkcja przemysłowa wzrosła o 5% rok do roku, czyli podobnie jak we wrześniu. W związku z tym na tym poziomie jest pewna stabilizacja. Poprzednio produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła w ujęciu rocznym o 2,8%. Ekonomiści i analitycy oczekiwali, że ten wskaźnik w październiku w ujęciu rocznym wzrośnie o 6,7%.
północnym wschodzie opady marznącego deszczu. Uwaga, kierowcy, będzie ślisko, zimno od minus 3 do 0. Jutro również pochmurno, a na termometrach zobaczymy od 0 do 4 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 20. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Łukasz Sobolewski. Dobry wieczór. Teraz już przypomnimy rozmowę z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Karolem Karskim. Tematem rozmowy dzisiejsze wysłuchanie publiczne na temat praworządności w Polsce, które odbyło się w Komisji Parlamentu Europejskiego, a rozmowę prowadziła Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Dzień dobry Państwu, witam w programie Sztuka Słuchania Ekstra. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, a gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Karol Karski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Brukseli. Profesorze, dziś porozmawiamy o relacjach Polska-Unia Europejska w szerokim kontekście naszej reformy sprawiedliwości, ale też działań organów Unii, no, by tę reformę zablokować. Twarzą tej polityki jest niewątpliwie pan Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. No, Frans Timmermans wielokrotnie wypowiadał się przeciwko polskiemu rządowi. W pańskiej ocenie, jaki jest cel tych działań Timmermansa? Czy Frans Timmermans ma wyjątkowo takie niedecyzyjne portfolio? Zajmuje się właśnie rządami prawa, ochroną praw człowieka i powinien skupić się tutaj w wymiarze wewnętrznym na poszerzaniu wolności obywatelskich, na poszerzaniu wolności słowa i jednocześnie w wymiarze zewnętrznym powinien zajmować się promocją wartości opartych o prawa człowieka w państwach trzecich, tam gdzie również na zewnątrz działają instytucje unijne oraz państwa członkowskie. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, gdy na dwóch dni się księguje, daj spokój. Instytucje, firmy europejskie na przykład naruszają prawa człowieka za granicą, gdzie eksploatują pracowników, gdzie spółki zajmujące się ochroną i prowadzeniem działań wojskowych naruszają prawa człowieka. No, to nie interesuje pana Timmermansa, natomiast interesuje go coś, co przyniesie mu medialny rozgłos. Partia pana Timmermansa w jego ojczyźnie w Holandii w zasadzie otrzymała, nie istnieje, prawda? Otrzymała w ostatnich wyborach coś, jak mi się wydaje, około 4% głosów. Może nieco więcej, w każdym razie no, powoduje to, iż pozostaje ona poza koalicją rządową. No, on próbuje no, jakoś tak no, rozpaczliwie utrzymać się na powierzchni no, tymi swoimi rękoma, no, macha, chlapie naokoło. No i jest to widoczne w mediach, no, my też o nim rozmawiamy, aczkolwiek też nie przesadzajmy, bo my jako Polacy jesteśmy szczególnie tym zainteresowani, natomiast... Ale już wyczuleni też na osobę pana Timmermansa, prawda? No, pamiętamy go, no, natomiast no, w historii Polski było wielu unijnych komisarzy, których nazwiska pamiętaliśmy i dzisiaj już jakby no, przeszły one do historii, ale byli tacy, którzy się no, bardzo dobrze zapisali w historii Polski, jak na przykład Niemiec Günther Verheugen, który był komisarzem do spraw rozszerzenia Unii, który był jednym z orędowników przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Ale i to, doskonale się z nim współpracowało. Tak, ale dekady był politykiem SPD w Niemczech, prawda, budował swój taki kapitał polityczny na relacjach z Polską i Verheugen też dzisiaj nawet podpowiada Polsce, jak się odnosić do pewnego stanowiska, trudnego dla Polski, do przyjęcia stanowiska Unii Europejskiej. Ale profesorze, chciałabym też tak doprecyzować, czy mamy do czynienia z takim drugim dnem sprawy reformy sprawiedliwości? Czy grają tutaj większą rolę ambicje polityczne Timmermansa, mówiąc wprost, czy chce on się tak wylansować na europejskich salonach kosztem Polski? Ale co najważniejsze, tutaj nie ma żadnego drugiego dna, jest pierwsze dno, to wszystko widać po prostu jak na dłoni, po prostu Timmermans no, lansuje się, cały czas się lansuje, to jest jakby pierwszy aspekt jego działalności, nie chce zatonąć, nie zrobił w zasadzie nic w zakresie swoich kompetencji w Unii Europejskiej, w związku z tym no, postawił na pewne działania spektakularne. Cóż jest bardziej spektakularnego, jak nie pokrzyczeć na jakieś państwo członkowskie, zgromadzić jakiś chór i w
wtedy wszyscy mówią, o, jaki odważny człowiek. No ale to jest taki, taka... Jaki znawca przedmiotu. Znaczy, no niestety on nie jest znawcą. Właśnie, ale mówię, jak ma duży chór i tak się przedstawia, to się wydaje pewnie niezainteresowanym, że znawca, może nawet ekspert. Tylko jak się śpiewa w chórze, to wtedy jest jakaś możliwość, że indywidualnie nie trzeba będzie solowo śpiewać. I wtedy, kiedy pan dyplomat musi solowo występować, to tutaj są bardzo duże deficyty wiedzy, możliwości intelektualnych po jego stronie. Ja kilkakrotnie jakby spotykałem go na posiedzeniu Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego, Komisji Libe, gdzie Timmermans zabierał głos i odczytywał z kartki wystąpienia wcześniej przygotowane. Czasem się mylił, no, na przykład ministerium stolicy Polski w Moskwie mówił, że będzie jechał do Moskwy uzgadniać z kwestie dotyczące rządów prawa w Polsce. Pracownikiem holenderskiej ambasady właśnie w Moskwie, dyplomatą holenderskim i stąd te jego skojarzenia, ale niektórzy mówią, że to jakieś freudowskie po prostu było stwierdzenie z jego strony. Natomiast ja kilkakrotnie potem dopytywałem po takich jego wystąpieniach o konkretne rzeczy. Prostowałem jego wypowiedzi, nieścisłości, pytałem jakby o konkretne rzeczy i okazuje się, że on absolutnie nic nie wiedział o Polsce. Mylił urzędy administracyjne sprawowane w sądach z funkcjami sędziowskimi. Czy nie potrafił zareagować nawet na najprostsze pytania, odpowiadając, wykazywał, że nie wie, na przykład, że myli urząd prezesa sądu z sędziego, również, więc tutaj nie ma głębiej wiedzy, tutaj nie ma znajomości sprawy, a jednocześnie jest brak jakby woli pogłębienia tej wiedzy, no bo jeśli to jest jedno z podstawowych jego działań, jedna z podstawowych jego aktywności, bo pozostałe je abdykował, no to okazuje się, że wydawałoby się, że powinien po prostu zainteresować się, no wgryźć się w temat, ale niestety nie, on czyta z kartki to, co ma do przeczytania, a potem jest tabula rasa, no po prostu jak nie wiedza, to wyjątkowe lenistwo. A już dobre 2 lata atakuje Polskę, więc mógł się w tak zwanym międzyczasie trochę oswoić z terminologią i poznać temat. Chociaż trochę poczytać, posłuchać swoich doradców, a nie po prostu traktować to w tak niepoważny sposób nasz kraj, że nawet jak go chce zaatakować, to nie potrafi się do tego przygotować. Profesorze, trudno jednak chyba nie odnieść wrażenia, że siły salonu europejskiego są w defensywie. No, chociażby Brexit sprawia, że ten interes posiadaczy Unii Europejskiej jest zagrożony. Może stąd te nerwowe ruchy, albo też z tego powodu, że się zbliżają wybory europarlamentarne i to może kolejne tło całej tej sprawy. Kończy się powoli kadencja Parlamentu Europejskiego, wraz z nią za chwilę kończy się kadencja Komisji Europejskiej, no i stąd te nerwowe ruchy. Nowe wybory wtedy, prawda? Nowe wybory, także nowej komisji. Także mamy do czynienia z tym, o czym powiedziała pani redaktor, z Brexitem. Znaczy, nie patrzmy na niego tylko jako na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale jakby na pewno ogólną tendencję. Wychodzi jedno z głównych państw członkowskich, ale numer telefonu? Trzech głównych. Dobra. Niemiec, Francji, Wielka Brytania jest trzecim jakby tutaj dominującym państwem w Unii. A w państwa grupie europejskich konserwatystów i reformatorów najsilniejsza, prawda? Znaczy obok, znaczy jesteśmy jakby równi pod względem wielkości z brytyjskimi konserwatystami. A tutaj jest oddział? Ale tutaj także to się nie dostrzega. Aha, rozumiem. Wszystkie państwa Europy Zachodniej, które do tej pory prowadziły negocjacje zakończyły te negocjacje, Unia Europejska, ale ja mam tutaj telefon na kartę, mobile'a. Szwajcaria zakończyła takie negocjacje, zakończyła Islandia. Bo to tak okazuje się, że to nie jest propozycja dla tych państw. No coś trzeba z tym nie, zrobić. Ale po prostu doładowuje się na zachowanie Unii Europejskiej. Nie mogę to jeszcze 8 razy trzeba będzie doładować. Ale czy to z tego można coś zrobić? Czy nie? To tak, żeby to podawać do końca. 8 razy albo przedłużyć, albo może istnieć wartość dodana dla każdego. Natomiast
może być miejscem realizacji egoistycznych interesów niektórych państw. W trakcie ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego ale ja mówię o tym innym, bo tutaj mój znajomy to numer na kartę, numer przenosił, widzę jakiś abonament, tutaj nie widzę. To tam brzmi naprawdę, to, gdyby to nie było straszne, to byłoby śmieszne. Że gdyby tak to powiedział Viktor Orban albo tak. Jarosław Kaczyński, to przecież... To znamy już interpretację. To już znamy ten chór, to już tak. Znamy ten chór i to, co by nam tutaj wykrzyczeli. Tak, panie profesorze, w siłę rosną tak zwani eurosceptycy. Francja, Niemcy, Włochy, chociażby w tym ostatnim kraju, prawda, we Włoszech, ruch pięciu gwiazd, no jest już siłą współrządzącą. To zmieni Unię? Oczywiście przyszły Parlament Europejski będzie inny niż ten dzisiejszy. Także Komisja Europejska ma szansę stać się inna niż dzisiaj. Te procesy, które zachodzą w innych państwach członkowskich, no oczywiście pokazują, że tutaj maleje zaufanie ze strony obywateli do tych, którzy w tej chwili rządzą Unią. Nie do samej Unii jako takiej, natomiast do tych, którzy dzisiaj kierują instytucjami Unii Europejskiej. Ale jeszcze w czasie doładowań? Ale także do rządów narodowych, które zawiodły chociażby obowiązkowe. Ja mogę panu podać tutaj numer obowiązkowy. Zobacz, bo wymyślimy 692, to jest. Ale czy kiedyś było jakieś strasznie wysokie, tak od mniej więcej? Aha. Powiedzmy, tak. Po Jacques'u Chiracu każdy prezydent... No nie, to tak, ale już dla ciekawości się pytam, bo może jakiś biznes żydowski by się dało zrobić. No dobra, to... No, dziękuję bardzo w takim razie. No będę dzwonić od tamtego numeru. Od 8, tak? Jeśli prawo niemieckie, prawo europejskie. Do 17, dobra, dziękuję. A tam nie ma żadnego adresu e-mailowego? Nie należy tego czynić, nie w 2015, ani dzisiaj. O, ja może zapiszę ten adres. Pani kanclerz, gdzie niezależność sędziów, jeśli... jeśli sędziowie niemieckiego sądu najwyższego są wybierani przez komisję złożoną w połowie z ministrów sprawiedliwości poszczególnych landów, a w drugiej połowie z posłów do Bundestagu, to należy to zmienić. Jeśli dzisiaj wybierany jest Stefan Hartbach, wiceprzewodniczący frakcji CDU-CSU w Bundestagu, na sędziego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego i za chwilę ma on objąć urząd wiceprezesa, a następnie prezesa tego Trybunału, to nie należy iść tą drogą. W Polsce ostatnim politykiem, który obejmował funkcję w Trybunale Konstytucyjnym, był na przełomie XX i XXI wieku Jerzy Stępień, który przeszedł do Trybunału Konstytucyjnego wprost ze stanowiska wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. To nie są właściwe standardy. Można by zapytać pani kanclerz Merkel, gdzie jest Solidarność Europejska, skoro popiera ona projekt Nord Stream 2. No, nie powinna iść drogą kanclerza Gerharda Schrödera, no, który niestety no, źle się zapisał w historii Niemiec, a i w tej chwili nie stanowi chluby dla swojego państwa, pracując w jednej ze spółek Gazpromu. Tak, a jak w tym wszystkim powinna odnaleźć się Polska? Czy Grupa Wyszehradzka na przykład jest takim miejscem? My jako region Europy Środkowo-Wschodniej mamy swoje interesy. Jesteśmy tutaj jakby no, na tej wschodniej flance NATO. Jesteśmy tutaj na wschodzie Unii Europejskiej. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem partnerstwa wschodniego, kontaktów z państwami tutaj położonymi na wschód od Unii Europejskiej. Jednocześnie mamy określone interesy. Chcemy tutaj zachowania polityki spójności, także utrzymania pewnych rozwiązań, które są dla nas korzystne, ale korzystne są także dla całej Unii Europejskiej. Jesteśmy także zainteresowani tym, aby nie być po prostu zwykłym rynkiem zbytu dla produktów pochodzących z gospodarek niemieckiej czy francuskiej. Chcemy być równoprawnym partnerem i to powoli się dzieje. No, to już nie jest tak, że rząd polski jak za Donalda Tuska na jedno pstryknięcie Angeli Merkel zamyka polskie stocznie, a tuż za naszą granicą zachodnią funkcjonują nadal i dobrze rozwijają się stocznie niemieckie. Właśnie profesorze, czy to nie jest tak, że te wszystkie sprawy mają taki wspólny mianownik, bo jeśli polski rząd byłby spolegliwy wobec wielkich, no to nie miałby żadnych być może problemów. Czy ma pan to wrażenie, czy tak można to skomentować? No gdyby była zachowana polityka,
rządu Donalda Tuska, no to oczywiście, no, wybrani przedstawiciele tutaj miejscowej ludności sprawowaliby różne unijne niedecyzyjne stanowiska. No, no i też załatwiamy tam natomiast no już nic tu. Polska by no, po traciła. Wypływałyby pieniądze, tak jak wtedy wypływały w ramach luki VAT-owskiej ponad 256 miliardów złotych. Zamykane by były całe sektory polskiego przemysłu po to, żeby umożliwić rozwój sąsiadów. Sam przemysł rozwijał się u naszych właśnie sąsiadów. Bylibyśmy po prostu rynkiem zbytu. Klepano by nas po plecach, czasem po twarzy, czasem... Pozwolono by nam założyć płaszcz, kiedy byśmy się kiwali. No, moglibyśmy zakładać panu Junckerowi marynarkę, tak jak robi to dzisiaj Donald Tusk. Natomiast no, on jeszcze nie wyszedł z tego No rana się nie czeka. Relacji, do których się przyzwyczaił wtedy, się kiedy... Zdaje do punktu, który się przychodzi następnego dnia. Zaczęły się te jego kontakty z tą częścią europejskiego stabilizmu. Kłamiesz, to się daje po prostu do punktu, przychodzi się następnego dnia, on daje kartkę. Musimy jakoś próbować jednak ułożyć sobie te stosunki z największym sąsiadem, możliwie podmiotowym. To jest wszystko nieprawda. Ale chyba jednak... Czy nie, to są naszym bardzo ważnym sąsiadem. Te stosunki powinny być bardzo dobre. To jest wszystko nieprawda. Daje się do punktu, telefon zostawia się, przychodzi się następnego dnia, albo za dwa, trzy dni, tyle jak on mi powie. Poddanie się powoduje, że stosunki są partnerskie. Nie, no to właśnie dialog, rozmowa, wymiana poglądów. Czasem stwierdzenie, że w czymś się nie zgadzamy i coś trzeba ułożyć tak, żeby to było korzystne dla obu stron. To buduje partnerskie relacje. Natomiast klękanie przed kimś, podsuwanie twarzy do poklepania, no niczego dobrego nie daje do punktu, on daje karteczkę, przychodzi się następnego dnia, czy za dwa, trzy dni. Nie ma co tutaj kręcić. Chyba jednak po tej pozycji przetargowej Polski, no, w stosunku do Niemiec, nie podwyższają takie głosy jak między innymi europoseł Julii Pitery w sprawie jugendamtów. Jak pan ocenia jej słowa? I jaki jest cel takich działań? Nie wiem, znaczy nie potrafię ocenić intencji pani poseł, natomiast z pewnością wspieranie jugendamtów, usprawiedliwianie ich działalności, znajdowanie jakichś pozytywnych elementów w tym zakresie, no nie służy Polsce jako całości, ale po prostu nie służy polskim dzieciom, które żyją w Niemczech i są poddawane różnego rodzaju represjom przez te instytucje, które jeszcze... No, ale jest tak dużo przykładów, prawda? Znaczy bardzo wiele przykładów i pamiętajmy, że te instytucje no, wywodzą się jeszcze z lat 30. XX wieku i no, są tak skonstruowane, że nie są jakby dobrym elementem instytucjonalnym państwa niemieckiego i należy to rozwiązać, a nie je wspierać. Czy zatem mamy w Polsce taką partię, o której może powiedzieć, że z zasady jest proniemiecka? Znaczy, no jest to partia, jeśli mówimy o Platformie Obywatelskiej, która no, rzeczywiście współpracowała z swoimi opowiednikami w Niemczech, gdzie gdy rządziła, była bardzo uległa wobec państwa niemieckiego. To już przypominałem o zamykaniu całych sektorów polskiej gospodarki po to, żeby te same sektory mogły się dobrze rozwijać w Niemczech, ale jednocześnie pamiętamy o takich sytuacjach, gdy na przykład politycy Platformy mówili, że po co budować port lotniczy w Warszawie, skoro Niemcy u siebie już budują lotnisko Schönefeld, które będzie mogło ten ruch lotniczy przejąć. Więc no to jest takie no, no bardzo takie no, nie chcę używać no, wielkich słów, natomiast no, no widać to gołym okiem, no widać to gołym okiem, że te stosunki między Polską a Niemcami w okresie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, nie były stosunkami równoprawnymi. Profesorze, czy zrobią Państwo coś jako grupa EKR w sprawie stanowiska Julii Pitery i tego,
zachęcania do działań kontaktów w stosunku do polskich dzieci, do polskich rodzin? Czy my nagłaśniamy tę sytuację, wyborcy będą oceniać? Czy możemy powiedzieć na koniec, że mamy do czynienia ze sporem myślenia o Polsce jako no, z jednej strony priorytecie i podmiocie polityki, a taką bliżej nieokreśloną, a faktycznie niemiecką opcją? Czy Polacy są wspaniałym, dumnym narodem, który potrafi zabiegać o własne interesy i trzeba dać Polakom możliwość właśnie, żeby mogli z podniesioną głową być dobrymi członkami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Europejskość to także równość, to współpraca, i, a nie po prostu wstydzenie się wszystkiego, jak to miało miejsce właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej i jak to dzisiaj wynika z przekazów właśnie europosłów tej partii. Ja przypomnę, tutaj wspominamy panią poseł Piterę, bo może robimy jej jakąś reklamę, ale pani poseł przecież na Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego głosowała za odrzuceniem petycji złożonej przez mieszkańców wschodnich województw Polski o finansowanie Via Carpatii, ważnego szlaku komunikacyjnego ze środków unijnych. Więc posłowie Platformy głosowali za odrzuceniem tej petycji złożonej przez polskich obywateli, Polaków mieszkających w województwach podlaskim, podkarpackim, lubelskim. No, to się nie mieści w głowie. Nie mieści się w głowie profesorowi Karolowi Karskiemu stanowisko, bardzo często wyrażane w Parlamencie Europejskim przez europosłów Platformy Obywatelskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. No, trzymamy kciuki za sukcesy. No, za tę sprawę Jugendamtów także. To był program Sztuka Słuchania Ekstra, a gościem, przypomnę, był pan profesor Karol Karski. Do usłyszenia. Reklama. Co oglądasz, Barbara? Właśnie nie wiem, nic nie widzę. Za mały ten telewizor, ma Misiu większy, trzeba kupić. Zakupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor... No, dziady. No co po tych reklamach dziadowskich? Dlatego było urwane, bo wiesz... Mówiłem, że ona reklamuje się tylko z niezwinności. Znalazła sobie odkwie. Szef MON podkreślał, że Polska oprócz rozmów z Amerykanami będzie także budować własne zdolności obronne i przeznaczać wymagane przez sojusz pieniądze na obronę. Kolejna okazja do dyskusji także kuluarowych o stałej amerykańskiej bazie w Polsce już za niecałe 2 tygodnie. W Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych NATO. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Reforma sądownictwa i praworządność w Polsce to tematy najbliższego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich, które odbędzie się 11 grudnia. Dyskusja będzie w ramach procedury związanej z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Poinformował o tym Filip Bidna, przedstawiciel dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej. Bidna zabrał głos podczas dzisiejszego wysłuchania Polski przed Komisją Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Nasza prezydencja traktuje tę sprawę bardzo poważnie, dlatego kierowała i nadal inicjuje dyskusję na posiedzenia Rady do spraw ogólnych przy pełnym poszanowaniu procedury przewidzianej w artykule 7. Mamy nadzieję, że dialog między Komisją Europejską a Polską będzie owocny. Które prezydencję w Radzie Europejskiej przejmie od 1 stycznia, zapowiedziała, że sprawę artykułu 7 wobec Polski również będzie traktowała bardzo poważnie. Witold Bagieński za książkę Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-61 oraz Andrzej Chwalba za książkę Wielka Wojna Polaków 1914-1918. Ci autorzy znaleźli się wśród laureatów konkursu Książka Historyczna Roku na najlepsze publikacje poświęcone dziejom Polski w XX wieku. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie, a organizatorami plebiscytu są Polskie Radio, Telewizja Polska, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Sąd
w Jeleniej Górze utrzymał areszt dla sprawcy wypadku, do którego doszło podczas nielegalnego rajdu. Zginęły wtedy dwie osoby. Chodzi o Łukasza O. Wcześniej sąd zwolnił z aresztu drugiego uczestnika nielegalnego rajdu, Oskara L. O szczegółach Gregor Niegowski z Polskiego Radia Wrocław. Obaj mają zarzut zabójstwa, jednak to właśnie Łukasz O. uderzył w pieszych swoim autem. Przypomnijmy, że do tego tragicznego zdarzenia doszło w nocy 27 października. Obaj kierowcy urządzili nielegalny rajd ulicami miasta. Łukasz O. z dużą prędkością wjechał w 47-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Para, która przychodziła prawidłowo na pasach, zginęła na miejscu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Tomasz Czułowski, poinformował, że sąd utrzymał 3-miesięczny areszt i uznał, że postawiono Łukaszowi O. zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym jest uprawdopodobniony w materiale dowodowym. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Jutro rozpocznie się wirtualny szczyt klimatyczny. Małe państwa wyspiarskie będą apelowały do wszystkich krajów o zrezygnowanie z paliw kopalnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych, tak aby do końca wieku średnia temperatura nie wzrosła o więcej niż o 1,5 stopnia. Ma to uchronić państwa wyspiarskie przed zatopieniem. Jak mówi Anna Sierpińska z portalu Nauka o Klimacie, globalne ocieplenie to dla tych państw największy problem. W przypadku tych państw, szczególnie małych państw wyspiarskich, to jest kwestia często życia i śmierci, ponieważ one już doświadczają bardzo dużych zmian związanych na przykład z podnoszeniem się poziomu morza. Wyniki wirtualnego szczytu klimatycznego zostaną przedstawione na grudniowej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24, która już 2 grudnia rozpocznie się w Katowicach. Za nieco ponad 10 minut rozpocznie się mecz Polska-Portugalia w piłkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni rozpoczną spotkanie w składzie. A Wojciech Szczęsny, Tomasz Kędziorac, Jago Cionek, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Grosicki, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Przemysław Frankowski i Arkadiusz Milik. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, Paweł Lekki. Witam Państwa w kolejnym wydaniu magazynu Kontrapunkt. Muszę powiedzieć, że ta ostatnia informacja, która przypomniała, mi, że za moment będziemy grali. Ja tu biegnę tą. Tu się pani spaliła, patrzę gdzieś latarkę. Wielka latarka gdzieś. Zginęła latarka i po prostu nie mogę jej znaleźć i się denerwuję. Ja czy wjadą tę latarkę, utylizował czy co? No i co tam stać o politycznego? Będziemy rozmawiać o przyszłości Europy dzisiaj. Witold Jurasz, były dyplomata w państwach europejskich i publicysta i doktor habilitowany Aleksander Murynowicz z Uniwersytetu Na Polecce, któryśmy z Dawidkiem były tam w tym hotelu na Polecki 20. I tam jest normalnie po 70 zł. Po 70 zł na dwie osoby. Dla Europy, Wielka Brytania, która protestowała wielokrotnie. Nie 170, tylko 70 zł. Nie wszystko im się podobało, było taką przeciwwagą. Są miejsca, tak, oczywiście. No. Słuchaj, jak się wysiada 148 na Poleczki. Rozumiem, że z taką misją. Nie przytułaskiej, tylko jest wielkonocnym. Tam to ciężko było, ale wysiada się przy Poleczki, idzie się prosto i po prawej stronie kawałek 200 metrów. Takie wiesz, wille to są takich domkach. Tam to się otwiera, tam jest jak będzie wyglądała ta nasza Europa Zjednoczona, Europa w Wielkiej Brytanii. Witold, proszę. Zanim odpowiem na pytanie, to jeśli... to jest przed lotniskiem. To jest prawie naprzeciwko takiej szkoły podstawowej, wiesz? Taka... No, ta szkoła jest po drugiej stronie, on się na nią patrzy. No to jeszcze trzeba po prawo pójść. I tam takie są takie ochroniające ściany takie. I tam zaraz przychodzi w prawo i takie winne są. A w ulicy normalnie jest pani premier May z jednej strony
No to jest blok, to fajnie to jest zrobione. To nie jest duży budynek, ale to tego nawet nie widać, bo tam są kulki, tam są drzewa, tam są różne takie rzeczy. Od 15 do 15, od 16, chyba 16 raczej, ale nawet ostatnio. On mi fakturę wypisał. Wie pan co, tak brakuje, ale tak na dobrą sprawę ja zawsze jestem zdania jednego. Tak są politycy, jakie jest społeczeństwo. I mamy takie społeczeństwo w Europie, które rzeczywiście jest, jakie jest. I ono generuje takich polityków, więc ja myślę, że to niestety jest. Ale za 3 tygodnie nie wiem, będziemy dalej myśleć. Ale na 2 dni.